Siema, nazywam się Tomek Kwiecień. Jestem instruktorem jazdy na rolkach, na co dzień jeżdżę agresywnie, ale dzisiaj z moją uczennicą Żanetą pokażemy Wam kilka trików, ćwiczeń, dzięki którym będziecie dużo lepiej jeździć na rolkach i jazda będzie dużo przyjemniejsza. Statystyka mówi, że najwięcej wypadków na rolkach zdarza się podczas zakładania ich lub tuż po założeniu. Dlatego najpierw zakładamy kask, później chroniacza na samym końcu rolki. Beczka to bardzo przyjemne ćwiczenie, które pozwala nam wytrenować dwa najważniejsze mięśnie w jeździe na rolkach. Mięsień przywodziciela i odwodziciela. Aby lepiej opanować beczkę, warto jest nauczyć się beczki jednostronnej, na prawą i na lewą nogę. Taczki świetnie trenują naszą równowagę na rolkach, podobnie jak rycerz. Rycerz pozwala nam także wzmacniać mięśnie ud. Na rolkach możemy wykonywać skręty bardzo przypominające skręt carvingowy w nartach. Tutaj też bardzo dużą rolę odgrywa ruch bioder. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki. Na następnej lekcji uczymy się hamować bez użycia hamulców.